Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję, bądź też i odcinek Zagrajmy w Gex 1 na PlayStation lub po prostu Gex. Poprzednim razem poznaliśmy fabułę tej gry, czyli m.in. głównego antagonistę o imieniu Res. Dowiedzieliśmy się, że Res wciągnął Gexa do telewizora, by ten mógł dostać się później do niego, żeby stoczyć z nim ostateczną konfrontację. Jeżeli Gex wygra, no to Gex będzie mógł wrócić do swojego świata, a jeżeli Gex przegra, no to niestety będzie na zawsze uwięziony w telewizorze. Dodatkowo pokonaliśmy pierwszy świat, czyli świat o tematyce cmentarza, czyli taki horrorowy, można by powiedzieć, świat. Bossem tego świata była Morfina, czyli kobieta, która na początku sprawiała wrażenie takiej grzecznej dziewczynki, a później zmieniła się w prawdziwego kościotrupa, ponieważ tak naprawdę to był kościotrup, tyle że w przebraniu. I poprzednim razem troszeczkę mi się język plątał, więc mam nadzieję, że dzisiaj troszeczkę będzie lepiej, w szczególności, że nagrywam to dosłownie ponad godzinę po nagraniu pierwszej sesji, bo byłem sobie jeszcze w sklepie i przy okazji skorzystać trochę z pogody, bo 25 stopni jest u mnie na dworze obecnie, tak więc tym oto pozytywnym akcentem, nagrywając cały czas tego samego dnia, czyli 19 maja, otwieramy sobie pierwszy poziom w New Toonland, ponieważ tak ten świat się nazywa. I proszę państwa, zaczynamy, zabieramy się za poziom pod nazwą Twin Towers. Ciekawostki do poziomu Twin Towers. Nazwa tego poziomu jest nawiązaniem do World Trade Center w Nowym Jorku, którego główne budynki nazwano Twin Towers. Pomimo tego, że jest to pierwszy poziom w grze, ten poziom miał oryginalnie być czwartym poziomem, podczas gdy poziom PAL miał być oryginalnie pierwszym poziomem. Wiemy to z danych gry, gdyż poziom PAL podpisany jest jako Cartoon 1. I tak, jak możecie zobaczyć, skończyliśmy sobie z wynikiem 59 żyć. Ostatnią sesję, albo ostatni odcinek, ponieważ jeszcze nie wiem szczerze, w jakiej formie wleci Gex, tak więc dlatego mówię sesja albo odcinek. I też, jak pamiętacie, poprzednim razem udało nam się jeszcze zdobyć wszystkie części pilotu do planety X. I za pomocą tego całego ukrytego hubu, o którym nadal nie pamiętam, jak ja go wtedy nazwałem, zdobyliśmy właśnie wszystkie części pilota do planety X. I teraz sobie jakby lecimy z Coxem. I przeciwnikami w tym świecie będą miśki można by powiedzieć przeciwnicy, którzy są dosyć charakterystyczni, ponieważ kojarzą się z jedną z kreskówką. Like candy. Kojarzą się z jedną kreskówką z lat 90. A tą kreskówką są oczywiście motomyszy z Marsa. Ogólnie dla ciekawskich, motomyszy z Marsa były emitowane od 1993 roku do 1996 roku, więc teoretycznie Gex dobrze się wpasował z wydaniem jakby tej gry, w sensie twórcy, Crystal Dynamics. Wpasowali się w dobrą datę, jeżeli chodzi o wydanie tej gry, bo ta gra powstała bodajże w 1994 albo 1995 roku. A motomyszy z Marsa kończyły emisję w 1996 roku. Jeżeli nie wiecie, na czym polegały motomyszy z Marsa, to motomyszy z Marsa były takim kanadyjsko-amerykańskim serialem i zostały one stworzone przez Ricka Unraga, jakoś tak? Ungara chyba, on tak się jakoś nazywał. I generalnie motomyszy z Marsa opowiadają o historii trzech humanoidalnych marsjańskich myszach. Tak to mogę w sumie przetłumaczyć na swój język, mam nadzieję, że to w miarę logicznie brzmi. No, i tak to między innymi właśnie wygląda, jeżeli chodzi o motomyszy z Marsa. Chciałem wam taką krótką ciekawostkę powiedzieć odnośnie tego, mniej więcej jak to będzie wyglądało w tym świecie. No bo ten świat, jak możecie zobaczyć, to jest właśnie takie nawiązywanie do kreskówek z lat 90. Więc tutaj będziemy mieli różne motywy, począwszy właśnie od tych motomyszy z Marsa, kończąc na przykład na jakimś króliku Baxie, czy jakimś innym tam, jakiejś innej postaci. No generalnie dużo tego jest. Jeżeli chodzi o moje wspomnienia z tym światem, to muszę przyznać, że ten świat kopał mi zadek za dzieciaka. I chyba nawet w mojej serii z 2014 roku miałem delikatny problem z tym światem. A delikatny problem mam na myśli to, że po prostu, no nie dawałem sobie rady, no nie będę tego ukrywał.
Jakoś to przeżyłem. Jakoś się udało. Be great for my collection. Aj, dobra, wykrakałem, bo w tym momencie już zginąłem. No, mamy 59 żyć, mielibyśmy oczywiście 60, ale niestety dałem dupy po całości, jak to się mówi. Generalnie, nie wiem czy wiecie, ale... bo to warto oczywiście wspomnieć. Ta nazwa poziomu tego nie jest przypadkowa, w sensie nazwa tego poziomu nie jest całkowicie przypadkowa, dlatego że jak możecie zobaczyć, mamy tutaj dwie wieże. Mamy tutaj wieżę o kolorze zielonym oraz o kolorze fioletowym bodajże. I to są właśnie wieże, po których będziemy musieli tutaj sobie... Nie mogę powiedzieć, że podróżować, chociaż nie, no po części podróżować też podróżujemy, nie? Pomiędzy tymi wieżami. No więc powiedzmy, że podróżujemy sobie pomiędzy tymi dwoma wieżami, no nie? No i tutaj mieliście przy okazji misia, który chciał pokazać, jakie ma sexy ciało rozbudowane, a prawda jest taka, że generalnie to prawdopodobnie był sztuczny brzuszek zrobiony, jak to się mówi. Albo sobie, wiecie, markerem tak dorysował tą kreseczkę, żeby, wiecie, pokazać, że o, ja to mam mięśnie takie, no, tak, 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 ja mam takie mięśnie, a później wychodzi, kurde, boiler. I patrzcie, wchodzimy jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, jeszcze musimy, jeszcze wyżej. Jest teraz już kompletnie ciemno, no nie? Jak sami zresztą widzicie. My jesteśmy już w zasadzie... no na księżycu, no nie oszukujmy się, tutaj mamy nawet gwiazdki, co możecie zobaczyć. Ale soundtrackowo i graficznie poziom się naprawdę bardzo ładnie prezentuje. Ogólnie gra bardzo graficznie ładnie wygląda. Przepraszam, bo to zabrzmiało jak masło maślane. Ta gra po prostu bardzo ładnie graficznie wygląda. Więc naprawdę ja nie mam do czego się osobiście przyczepić. Uważam, że naprawdę ta gierka... no, została solidnie zrobiona i mam ogromną nostalgię do serii Gexa. Okej, mamy tutaj telewizor z Exitem, ale jest jeden maluteńki taki tyci problem. Dobra, życie zdobyłem, mamy 60 życie. Tyci problem polega na tym, że nie mamy pilotu, a no pilot jest ważny, żeby jakkolwiek lecieć dalej z grą, no nie? A jak mamy lecieć dalej z grą, skoro pilocika nie mamy? I 61 życie mamy, lol. Bardzo fajnie. A teraz pytanie, gdzie może być ten pilot? Szukamy pilota, szukamy pilocika. Halo, pilocik, gdzie jesteś? Halo, halo, drogi kolego. Nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło. Aha. To niezła śmierć, moi drodzy. O, mamy nowy checkpoint. Elegancko. To teraz będę wiedział, gdzie sobie zdjęcie zrobiłem. Kurde. Co te misie tak spadają z nieba? Ja pierdziule. Weźcie, wywalać mi stąd w tym momencie. O, życie mamy. To jest chyba nawet to samo życie. Ej, ja teraz dopiero to zauważyłem. Ej, patrzcie na tą chmurkę. Czy to baranek jest? Tam owieczka. O kurde. Ale fajne. Lubię coś takiego, powiem wam szczerze, w grach wideo. Nie czuję, gdy rymuję, powiem tak krótko od siebie. Dobra, pytanie teraz, gdzie jest ten pilot zasrany? Pilocie, gdzie ty jesteś? To jest kolejny checkpoint. Uwaga na piąstkę. Dokładnie, trzeba zawsze uważać. Jest pilot, widzicie, znaleźliśmy tego skurwiela małego. Teraz możemy zapierdalać do góry, brzydko mówiąc. To jest jakaś platforma. O, dokładnie. Pyk, 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 pyk. Życie! Kurde, tam życie było. Najgorzej.
Dobra, poczekamy sobie, aż te marchewki się na nowo zrespawnują, żeby dostać się wyżej. Może się uda dostać do tamtej marchewki. Byłoby całkiem śmiesznie. Aj, fajnie. Fajnie, kurde. Dobra, lecimy do góry normalnie, bo nie ma co, kurde, sobie przedłużać tego poziomu. Bo prawdopodobnie jakbym poszedł tam wyżej, to bym niczego konkretnego nie odkrył. A tak to przy okazji dostanę się właśnie do exitu tego poziomu. W końcu. Kill your TV, man. No, i jak możecie zobaczyć, kolejna taka zmiana. Mianowicie, mamy coś takiego, że pod koniec każdego poziomu, w każdym świecie, jest inna muzyka. Jak pamiętacie, poprzednim razem była taka inna troszeczkę muzyka, jak kończyliśmy poziom. Tak tutaj jest zupełnie jeszcze inna, no nie? I to jest całkiem fajne, że coś takiego zrobili, że nie lecą na jednym i tym samym patencie. Mi się coś takiego podoba bardzo. Co tu mamy? O, możemy znaleźć już pilot do następnego świata. Pał! Ciekawostka do poziomu Pał. Poziom ma dwie oddzielne drogi do wyjścia. Wiecie w ogóle, z czym mi się Pał kojarzy? Z skrzynką Pał z Crasha Bandicoota. Czyli niegdyś dawnym TNT, które nie miało ciebie ranić, tylko to było TNT, które niszczyło wszystkie skrzynki z owocami Wampa. Ale nie mówimy tutaj o Crashu Bandicoocie, mówimy tutaj o Gexie. Jakie macie ogólnie wspomnienia z New Toonland? Ja osobiście bardzo lubię coś takiego właśnie w grach wideo, że jak już mamy właśnie taką gierkę jak Gex, no tam najprostszy przykład, bo nie pamiętam, w której jeszcze gierce poza Gexem były właśnie takie światy, to podoba mi się coś takiego, że twórcy robią takie nawiązania do różnych popkultur. Na przykład właśnie teraz tutaj jest co prawda parodia kanałów z kreskówkami, no nie? I to jest coś naprawdę bardzo fajnego, no nie? Ja osobiście nie narzekam na coś takiego, wręcz przeciwnie, bardzo się cieszę, że twórcy coś takiego robią, bo to tak budzi nostalgię bardzo mocno. Przynajmniej w mojej opinii coś takiego budzi nostalgię. I możemy zobaczyć, że przeciwnikami w tym świecie, poza takimi trollami, będą chociażby jeszcze gekony, które teraz parodują Supermana. Co możecie zobaczyć, że jeden z nich tutaj parodywał Supermana. I nawet boss tego świata jest bardzo interesujący, bo on również jest parodią. Ale kogo to sami sobie zobaczycie. O, power up sobie zniszczyłem przypadkowo. 64 życia. Zupełnie jak konsola Nintendo 64. Musiałem ten żart. Za każdym razem muszę jeden i ten sam żart pierdolić. W każdym let's play, kiedy zdobywam liczbę 64, zawsze musi być to nieszczęsne nawiązanie do konsoli Nintendo 64. Zaraz będzie potem... Zaraz potem ludzie będą do mnie pisać: Pomidor, co ci to Nintendo 64 zrobiło? Odpierdziel się od Nintendo 64! Ej, ja sam nie mam nic do konsoli Nintendo 64. Bardzo lubię tę konsolę, bo jest dużo fajnych gierek na tę konsolę. O, widzicie, mamy tutaj na dole pilocik, którego warto byłoby zebrać. I my to zrobimy. Aha, i przy okazji, jak widzicie, musimy też pomagać sobie tymi kamerami, które tutaj są w tym poziomie, ponieważ jak będziemy uderzali ogonem między żółtą a purpurową kamerą, to będziemy mogli sobie odblokowywać inną część poziomu, no nie? Na przykład jak jest żółta część poziomu, no to mamy, powiedzmy, tą część. Pojawiłby się ten portal telewizyjny, który by nas zabrał, lub po prostu ta dziura telewizyjna, i zmienilibyśmy aparat z żółtego na purpurowy, to potem odblokowałaby się na przykład ta część poziomu. Rozumiecie, o co chodzi, no nie? Więc warto sobie pomagać tymi kamerami, aparatami, chuj wie co to dokładnie jest, żeby po prostu odblokować sobie inną część poziomu, no nie? Warto zawsze coś takiego robić, bo uważam, że te poziomy są naprawdę, kurde, bardzo przyjemne, a fajnie się eksploruje. I
Takie malutkie sprostowanko dam do moich poprzednich słów z poprzedniego odcinka, bądź też sesji, bo nie wiem co to dokładnie jeszcze jest, bo jeszcze nie zuploadowałem tego na YouTube'a. Jeżeli chodzi o odnośnie moich ostatnich słów, czekajcie, co ja w ogóle ostatnio takiego powiedziałem, w sensie dzisiaj, ale te godzinę temu ponad. Na spokojnie sobie przypomnę, a wy sobie słuchajcie dalej tej muzyczki świetnej. A ja sobie na spokojnie przypomnę, co ja tam chciałem powiedzieć. Aha, a propos sekretów. Dobra, przypomniałem sobie. Ja wspominałem wam o sekretach, że warto sobie ogólnie te poziomy tak troszeczkę eksplorować, mimo że trochę sam sobie zaprzeczyłem, bo powiedziałem potem, że nie chcę czasu tracić na zbędne eksploracje. O co mi chodziło? To już wam tutaj to troszeczkę sprostuję. Mówiłem to w kontekście zbierania tych części od pilotu do planety X. Żeby nie było, to nie jest tak, że powiedziałem, że jest to niemożliwe zebranie w poziomach, w sensie wiecie, dostania się do tych rund bonusowych i tak dalej w tych poziomach. Tylko mówiłem to w kontekście takim, że w mojej opinii trochę się to nie opłaca, dlatego że skoro mamy taki hub, który pozwala nam zdobyć już te wszystkie części pilotów od razu w pierwszym poziomie, w pierwszym świecie, to czemu by z tego nie skorzystać? To jest raz. A dwa, jest coś takiego, że ja ogólnie bardzo lubię eksplorować tę gierkę, bardzo lubię chodzić po różnych zakamarkach, ale rundy bonusowe w tych światach są umieszczone w takich miejscach, gdzie bez jakiegokolwiek poradnika ty się nie domyślisz, gdzie te rundy bonusowe będą. I tu wszystko o to się rozchodzi, nie? To wszystko właśnie się o to rozchodzi, że wolałem zrobić to od razu w pierwszym odcinku, żeby troszeczkę sobie czasu zaoszczędzić, no bo nie oszukujmy się, to nie jest sztuką siedzieć w jednym poziomie pół godziny, no nie? Wiadomo, byłoby fajnie, bo ludzie by potem stwierdzili, że ale Lamus, kurde, nie potrafi znaleźć, kurde, rund bonusowych. Ale wierzcie mi, to jest bardzo czasochłonne. A ja wolę troszeczkę, no, zaoszczędzić sobie czas. Jak mam taką możliwość, to wolę skorzystać z tego właśnie w taki, a nie w inny sposób. Rozumiecie, o co chodzi? No, najlogiczniej jak się tylko dało, to wytłumaczyłem. Przynajmniej mam nadzieję, że kumacie, o co mi chodzi. I pozdrawiam bardzo serdecznie Wickę. Wybacz, że niestety twojego niku nie pamiętam, ponieważ wiem, że odpisywałem ci wczoraj na komentarz albo przedwczoraj, bo ja to nagrywam 19 maja, a ty chyba wczoraj, czyli 18 albo 17 napisałeś mi komentarz pod moim pomniusem odnośnie Gexa Junior. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie i jestem mega zaskoczony, że jest ktoś w Polsce, kto jeszcze Gexa pamięta i jakkolwiek zna, no nie? Bo nie mówię, że Gex jest jakoś super nieznaną platformówką, bo jest dosyć duża część Polaków, która Gexa kojarzy.